Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w piątym już odcinku Keto Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania zadawane w komentarzach, zadawane mi mailowo, czy też przez social media. No i dzisiaj mamy kolejną całkiem sporą porcję ciekawych pytań, na które udzielę odpowiedzi, także zapraszam. Moi drodzy, przypominam, że poniżej w opisie macie dokładne minuty z sekundami wręcz, kiedy na dane pytanie odpowiadam, także już nie przedłużam, możecie sobie wyszukać, co Was konkretnie interesuje, a my jedziemy po kolei. Pierwsze pytanie od Kamili. Jaki jest wpływ ketonów na kłębuszki nerkowe? Mój lekarz odradza mi ketozy właśnie ze względu na nie. No, z mojej wiedzy przynajmniej wynika, że jest to mit i rzeczywiście mówi się, że tak samo dieta ketogeniczna, jak i dieta wysokobiałkowa może negatywnie wpływać na kłębuszki nerkowe. Znaczy w ogóle na nerki. I jakby tutaj przyjmijmy nerki mówiąc ogólnie. Natomiast prawda jest taka, że badania nie potwierdziły, że nawet diety wysokobiałkowe negatywnie wpływają na nerki, czy mogą powodować wytwarzanie kamieni u osób zdrowych. Jeżeli ktoś choruje na nerki, czy ma kamienie, to ja też nieraz mówiłam, że należy tutaj zachować szczególną ostrożność, bo zarówno dieta wysokobiałkowa, ale skupmy się na ketogenicznej. Żywienie ketogeniczne rzeczywiście może sprawić, że nam się pewne rzeczy pogorszą albo że kamienie, które mamy, zostaną uwolnione. Więc tutaj może to być plusem tak naprawdę, no ale trzeba zachować szczególną ostrożność, bo po prostu no, czasami ten proces jest bolesny, wręcz niebezpieczny. Także o tym na pewno należy pamiętać. Natomiast, tak jak mówię, zazwyczaj wysokie poziomy cukru, wysokie poziomy insuliny negatywnie wpływają na stan naszych nerek, więc jeżeli na keto je obniżamy, jeżeli działamy przeciwzapalnie, to nerki powinny nawet lepiej funkcjonować. Oczywiście to zależy od tego, jak prowadzimy keto, no i czym, co jemy i czy to jest zdrowe, zbilansowane keto, czy keto opierające się głównie na boczku. I o tym mówiłam wiele razy. Natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo czasami możemy zrobić sobie badania w nieodpowiednim momencie. I jeżeli na przykład zbadacie sobie kreatynę czy EGFR na początku ketoadaptacji, no to rzeczywiście te parametry bardzo prawdopodobne, że będą podwyższone. Dlaczego? Nasze nerki między innymi odpowiadają za filtrację i za utrzymywanie elektrolitów na odpowiednim poziomie, a na początku ketoadaptacji co się dzieje? No tracimy bardzo dużo wody właśnie z organizmu, bo glikogen wiąże wodę, więc jakby ta woda schodzi z nas i też tracimy elektrolity, dlatego zobaczcie, te nerki mogą mieć więcej pracy niż do tej pory i dlatego te parametry mogą się podnieść. Tutaj też ważna jest suplementacja tych elektrolitów, szczególnie podczas tej ketoadaptacji, więc pamiętajcie też, żeby w odpowiednim momencie po prostu robić badania i na pewno nie robić tego w pierwszym miesiącu, a nawet dwóch miesiącach od rozpoczęcia ketoadaptacji. Pytanie drugie od Małgorzaty. Jak jest mierzone makro drukowane na produktach? Jak to się dzieje, że jedne orzechy laskowe mają 6 gramów węgli, a innego producenta 20 gramów węgli? Czy to certyfikuje jakiś instytut? Czy producent ma obowiązek uzyskać taką certyfikację, że to się różni? Że, i Małgorzata też pisze, że rozumie, że jeżeli na przykład różni się to w składzie majonezu, bo w jednym może być więcej cukru, w innym nie, ale skąd różnica w przypadku orzechów laskowych? Małgorzato, ja nie jestem technologiem żywności, być może mamy tutaj takiego, który nam powie rzeczywiście, czy te certyfikacje są konieczne i jak to jest sprawdzane. Na pewno to, co ja wiem, to producent ma obowiązek napisać jakby dobry, odpowiedni skład, makro i wszystkie składniki, które są zawarte w danym produkcie również na etykiecie umieścić. No w przypadku orzechów laskowych, no to powinny być czyste orzechy laskowe i wydaje mi się, że po prostu jeżeli miałaś gdzieś 20 gramów węglowodanów, a były to czyste orzechy laskowe, to po prostu był to błąd no, w zapisie, ponieważ zazwyczaj właśnie te ilości węglowodanów w orzechach laskowych to jest około 6 gramów i tutaj można sobie też oczywiście wejść na przykład na tabelę kalorii.pl. Oni tam podają na przykład rzeczywiście wartości od różnych producentów i ja akurat orzechy laskowe sprawdziłam i rzeczywiście wszędzie one się kształtują mniej więcej tak samo, więc na pewno nie powinno być dużych różnic. No ale oczywiście, jeżeli weźmiemy jakieś produkty, które już mają w składzie więcej rzeczy, no to tutaj to się może różnić.
Także o tym też pamiętasz i warto, żeby wszyscy wiedzieli, że na przykład majonez majonezowi nierówny, to samo jest z ketchupem i też wieloma takimi produktami już w połowie gotowymi, czyli na przykład kupujemy jakieś mięso, już jakąś pieczeń, którą tylko wrzucamy do piekarnika, no to tam również może być sporo dodatków, także o tym pamiętajcie. A jeżeli chodzi o takie na przykład keto produkty, które zaczynają wchodzić na rynek, to też niektórzy piszą węglowodany brutto, niektórzy podają netto, są też wymienniki węglowodanów, więc trzeba dokładnie czytać etykiety, no i też brać poprawkę na to, że czasem nawet producent może gdzieś popełnić błąd. Kolejne pytanie od Małgorzaty. Czy enzymy w tabletkach zawierające proszek z owoców, np. papaya fruit powder, nie posiadające opisanych makroskładników są bezpieczne, że nie wywalą z ketozy? Czy ważne jest, jaki błonnik się suplementuje, np. błonnik jabłkowy czy owsiany, to czy ma znaczenie, że on pochodzi z węglowodanów i czy je zawiera? Nie powinno to mieć znaczenia i rzeczywiście błonnik to błonnik i on nie jest równoznaczny z węglowodanami, więc spokojnie enzymy trawienne z takich naturalnych źródeł właśnie jak owoce, często te enzymy trawienne z papai będą tutaj dozwolone na keto, natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze możemy sobie w takich warunkach domowych nawet zbadać po prostu glukozę przed spożyciem danego posiłku czy suplementu i jakieś pół godziny do godziny po, czy po prostu ten cukier nam jakoś drastycznie nie wzrósł. Jeżeli nie, to znaczy, że wszystko jest w porządku. I jeszcze trzecie pytanie, co sądzę o fiber syrup, syropie błonnikowym do słodzenia. Nie znam tego produktu i nie stosuję, natomiast sprawdziłam jego skład. W pierwszej kolejności, czyli na pierwszym miejscu, czyli tego, czego ma najwięcej, to są izomaltooligosacharydy. Natomiast izomaltooligosacharydy są tak naprawdę metabolizowane do glukozy i maltozy. Mówi się, że to jest właśnie taki cukier błonnikowy, ale to tak naprawdę nie do końca jest błonnik, bo bardziej w naszym organizmie te IMO zachowują się, jakby to były takie bardzo wolno trawione, ale jednak węglowodany. Więc one w dłuższym okresie czasu ten cukier mogą nam podnosić, także nie dla wszystkich będzie to dobra opcja, szczególnie na keto. Jest tam też ekstrakt słodowy, który znowu, z tego co wiem, może być właśnie przekształcany do maltozy, więc też niekoniecznie. No i na trzecim miejscu glikozydy stewiolowe, więc to akurat jest ok, ale to jest dopiero na trzecim miejscu, czyli jest tego najmniej. Ja osobiście tego syropu błonnikowego bym nie stosowała. Uważam, że są lepsze zamienniki słodzików i zresztą jeden z kolejnych ketowtorków, który już nagrałam, właśnie będzie o słodzikach. Kolejne pytanie. Czy nasz organizm może spalać tłuszcz jako energię, nie jako ciała ketonowe? Czy one muszą być, żeby tkanka tłuszczowa się spalała? W jaki sposób tracą tłuszcz osoby na innych dietach? No bo też tracą, a nie są to ciała ketonowe. Rzeczywiście powstało tutaj sporo takich nieścisłości. I tak, możemy spalać tłuszcz jako paliwo, nie konwertując go do ciał ketonowych. I dlatego też osoby na innych dietach, które jedzą jakby więcej glukozy, więcej cukrów, węglowodanów, ale jedzą też tłuszcz, również jakby chudną. Trudniej jest spalać jako energię tłuszcze nasycone, jak pokazują badania, więc one łatwiej się są w stanie odłożyć do tkanki tłuszczowej, natomiast tłuszcze nienasycone możemy po prostu od razu zamieniać na energię i nasz organizm potrafi to robić. Czyli są one również takim źródłem energii. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jesteśmy na keto, jeżeli mamy elastyczność metaboliczną, to potrafimy efektywniej zazwyczaj korzystać z tych różnych źródeł energii i ją spalać. Jeżeli natomiast jemy posiłek, w którym zarówno mamy węglowodany, jak i tłuszcze, no to wiadomo, że zawsze, nieważne czy jesteśmy na keto, na high carbie czy na czym, to zawsze te węglowodany będą takim źródłem energii, po które w pierwszej kolejności nasz organizm sięgnie. Dlatego też, jeżeli po prostu ten posiłek będzie taki jakby porządny, a my nie mamy takiego zapotrzebowania energetycznego, no to może się tak zdarzyć, że po prostu na energię i na uzupełnienie glikogenu zostaną wykorzystane te węglowodany, a tłuszcz rzeczywiście zostanie odłożony do tkanki tłuszczowej. Dlatego też zazwyczaj połączenie po prostu węglowodanów, szczególnie prostych i dużej ilości tłuszczu w jednym posiłku, no to nie jest najlepsza opcja. Jak to jest, że czy jem 2000 czy 2600 kilokalorii, to waga się nie zmienia na przestrzeni tygodnia? Liczę kalorie i kroki trzymam na poziomie 10 tysięcy. Moi drodzy, nasz organizm to nie jest
sala matematyczna, tylko bardziej takie laboratorium biochemiczne. I dlatego też właśnie ta teoria, że to tylko kalorie mają znaczenie, no została już dawno temu obalona i w sumie obala ją każda osoba, która na przykład ma problemy hormonalne i je bardzo mało, a dalej nie chudnie. Dlatego te kalorie nie są najważniejsze i o tym musimy pamiętać. Druga rzecz tutaj jest kwestia tygodnia. Tydzień to naprawdę nie jest jakiś długi okres czasu, chociaż oczywiście osoba, która ma problemy z gospodarką cukrową, no to nawet jeżeli w ciągu tygodnia będzie jadła jakby więcej kilokalorii, no to już może z tego powodu przytyć. Natomiast u osoby zdrowej następuje jeszcze coś takiego jak ten efekt termiczny diety. Czyli jeżeli na przykład nasz organizm ma zapotrzebowanie 2000 kilokalorii i przy tych kaloriach po prostu całą tą ilość spożytej energii zużytkujemy, ani nie chudniemy, ani nie tyjemy, to przez jakiś czas, jeżeli nawet będziemy jeść więcej, to właśnie jest ten efekt termiczny. Czyli nasz organizm, żeby utrzymać ten poziom, no, który jest dla niego okej, do którego się przyzwyczaił, będzie na przykład w postaci ciepła tą energię dysponował. Czyli na przykład będziemy mieć podwyższoną temperaturę, więcej się spocimy. A jeżeli chodzi o znowu ketozę i ciała ketonowe, no to właśnie te ciała ketonowe możemy wtedy w większej ilości wydychać czy wysikiwać, czyli wytracamy tą energię w ten sposób, bo nasz organizm dąży sobie do tego takiego swojego steady state. Natomiast jeżeli będziemy mieć tą nadwyżkę kaloryczną, jakby tak na przestrzeni jakby dłuższego czasu, powiedzmy kilku miesięcy, no to najprawdopodobniej po prostu przytyjemy, chyba że właśnie nasz metabolizm się będzie dopasowywał do danych zmian, bo nieraz chcemy jeść więcej i po prostu możemy ilość tego podżywienia zwiększyć, bo jeżeli wszystko jest ok, no to właśnie nasz metabolizm dochodzi do tego poziomu wyższego. No i to samo się dzieje, jeżeli mamy problem z metabolizmem, bo będziemy jeść coraz mniej i nasz organizm też będzie spowalniał i nagle się okaże, że przy 1000 kalorii, no to my wcale nie chudniemy, a wręcz przeciwnie, bo tutaj właśnie też te hormony są ważne i ta adaptacja naszego organizmu do danej ilości pożywienia. Kolejne pytanie. Jestem 4. tydzień na adaptacji. Paski wykazują sporo ketonów. Rano jest ich najmniej, ale po ostatnim posiłku kolor bordowy, czyli zakładam, że to są ketony mierzone w moczu. Standardowo rano kuloodporna, 10-11 lunch, 15-16 obiad do kolacji, nie czuję głodu. Wychodzi mi IF 16 godzin. 5,7 kg mniej, super. Dziś zauważyłam, że nie mogłam zjeść nawet połowy standardowego lunchu. Codziennie widzę osłabiony apetyt, martwię się, że będę przyjmowała za mało kalorii i to zepsuje mi całą pracę. Czy to wygląda normalnie? Do pasków i mierzenia paskami ciał ketonowych już odnosiłam się bardzo wiele razy. Według mnie po paru tygodniach już na ketoadaptacji to nie jest wiarygodna metoda, bo tam różne rzeczy mogą wychodzić. I te ketony możemy wysikiwać, potem nie wysikujemy i tak dalej, więc tutaj do tego się nie odnoszę, bo według mnie nie da się po prostu tego jednoznacznie ocenić. Natomiast jeżeli chodzi o osłabiony apetyt, to on bardzo często pojawia się na keto i to, że się nam apetyt reguluje, to jest poprawna rzecz. Natomiast u niektórych osób rzeczywiście ten apetyt zanika i wtedy według mnie tak, trzeba się wręcz pilnować z tym, żeby jeść odpowiednią ilość posiłków. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to one mają więcej, bo 9 kilokalorii na gram, białka węglowodane mają 4, więc tutaj łatwo jest podnieść sobie tą kalorykę posiłków, po prostu no, jedząc te tłuszcze, na przykład polewając sobie sałatkę oliwą i nie odczujemy jakby tego na ilości, no a będzie ta kaloryka zachowana. To, że masz osłabiony apetyt, jest normalne, ale też do czasu, bo jeżeli jakby zaczynamy, w ogóle nie odczuwamy tego głodu, no to znaczy, że znowu nasze hormony gdzieś nie do końca dobrze funkcjonują. Ja polecałabym Ci w takim wypadku właśnie nie pić kawy kuloodpornej rano, a zjeść pełnowartościowy posiłek. To pomoże Ci wyregulować te hormony. Powinniśmy mieć odpowiednią ilość białka, błonnik również z rana i wtedy prawdopodobnie to będzie zachowane. Czasem, jeżeli na przykład do mnie trafiały osoby, które miały duże problemy z tym apetytem, to czasem wprowadzenie takiego ADF-u, czyli jednodniowego postu, jakby co drugi dzień, czyli na przykład jednego w poniedziałek jemy tylko śniadanie,
Oczywiście też jakby staramy się, żeby było pełnowartościowe, żeby tam było 500 kilokalorii, a we wtorek jemy sobie normalnie 3 posiłki i to sprawia, że jakby w ten poniedziałek staniemy się głodni po tych 24 godzinach i rzeczywiście we wtorek już będzie nam łatwiej to wszystko zjeść, ale to też jest indywidualna kwestia i to zależy, jakie gdzieś tam są nasze cele. Natomiast jakby mniejszy apetyt na początku może się tak zdarzyć, ale on też zazwyczaj wraca, jeżeli by był jakiś duży problem z jedzeniem, no to tak jak mówię, prawdopodobnie coś nie robimy do końca dobrze i są jakieś problemy hormonalne albo jakieś niedożywienie następuje, no i wtedy trzeba się tym zająć. Następne pytanie, czy dieta ketogeniczna jest możliwa przy IBS, czyli zespole jelita nadwrażliwego? Tak, jak najbardziej jest możliwa, oczywiście jeżeli jest zbilansowana, dobrze prowadzona, i z odpowiednią, bo czasem może być za duża, czasem za mała, z odpowiednią ilością błonnika. Przede wszystkim IBS i jakieś problemy jelitowe to są stany zapalne w naszym organizmie, a ketoza może nam pomóc redukować te stany zapalne. Poza tym, jak pokazuje część badań, insulina wysoka we krwi jest powiązana nieraz właśnie z IBS-em, dlatego obniżenie insuliny we krwi może nam złagodzić objawy. Natomiast to nie jest tak, że ketoza nam po prostu wszystko wyleczy. I na przykład, jeżeli jest SIBO, to prawdopodobnie samo przejście na keto nie wystarczy. I tutaj przy problemach jelitowych uważam, że naprawdę warto znaleźć dobrego specjalistę, który pomoże nam to ogarnąć. Przy tego typu problemach pojawiają się też czasem zaparcia i biegunki, więc tutaj musimy zadbać o to, żeby tym bardziej wspierać to trawienie i odpowiednie wypróżnianie, żeby nie było tutaj z tym problemów. I też jakby są różne metody właśnie radzenia sobie z tymi dolegliwościami jelitowymi. Jest chociażby dieta low FODMAPs, tak? I na przykład w tym wypadku ketoza się sprawdzi w większości przypadków, no ale przy dużych problemach czosnek, cebula czy na przykład awokado, które jest fajnym ketoproduktem, no to powinno być przynajmniej na początku wyeliminowane. I też pamiętajmy, że te eliminacje nie są na zawsze, tylko potem jakby chodzi o to, żeby ponownie wprowadzać te produkty. Niektórzy będą mogli jeść kiszonki i będą dla nich super działać, ale niektórzy będą mieli z tymi kiszonkami problem, więc tutaj trzeba to dopasować indywidualnie i nie tylko jakby patrzymy na keto, ale też na te różne inne rzeczy. Stres może też być wręcz przyczyną IBS-u, więc tutaj odpowiednie nim zarządzanie jest ważne, a nie tylko skupianie się na tym, że ma być odpowiednio mało węglowodanów, a odpowiednio dużo tłuszczu. I jeszcze jedna uwaga. Ketoza zazwyczaj zmienia naszą mikroflorę jelit. W ogóle każdy jakiś tam odmienny system odżywiania no zmienia tą mikroflorę. Jak przestajemy jeść pszenicę, no to się nam zmienia mikroflora. Jak przestajemy jeść mięso, to też nam się zmienia. I jeżeli ta ketoza nie będzie dobrze zbilansowana, jeżeli tam nie będzie odpowiednio wysoka podaż węglowodanów i błonnika już po ketoadaptacji, to może nam się ta flora jelitowa zubożyć. I dlatego też osoby z IBS-em czy z SIBO, jak przechodzą na keto, to na początku czują się super, bo rzeczywiście zmiana mikroflory jelit sprawia, że im się to wycisza, no ale później, jeżeli nie przypilnujemy, jeżeli tego nie odbudujemy, no to na przykład po kilku miesiącach może być znowu pogorszenie. Także o tym proszę pamiętajcie, że to zazwyczaj są problemy już takie no dość kompleksowe, czasem zbyt skomplikowane, żeby tylko przechodząc samodzielnie na keto po prostu sobie ze wszystkim pomóc. I myślę, że ostatnie pytanie na dziś, czy olej rzepakowy tłoczony na zimno jest zdrowy i dlaczego? I tutaj od razu, i to mi się mega podoba, że Wy sobie sami czasami odpowiadacie na pytania. Inna osoba napisała, jeśli nie jest ekologiczny z pewnego źródła, to nawet tłoczony na zimno jest niezdrowy. Rzepak jest jedną z najbardziej pryskanych i chemicznych roślin razem z soją i pszenicą. Ja się pod tym w 100% podpisuję, bo to właśnie nie tyle chodzi o to, co my mamy, ale skąd my mamy i jak to zostało wytworzone. Bo rzeczywiście jakby jest taki trend, no wiadomo, rzepak w Polsce jest modny, dużo osób na tym zarabia i mówi się, że rzepak jest jeszcze lepszy niż oliwa z oliwek, bo ma lepszy stosunek kwasów omega-6 do omega-3. No i rzeczywiście ma lepszy, bo ma 2:1, więc nawet lepiej niż oliwa. Tylko właśnie, nie wiem, czy wiecie, pola rzepaku to są te takie żółte pola, które bardzo często na przykład rosną gdzieś przy drogach i po prostu nie dość, że smog i jakby te zanieczyszczenia, to rzeczywiście glifosat jest stosowany nagminnie po prostu przy produkcji tego rzepaku. I ja sprawdziłam,
Oliwę z oliwek, bo tak sobie myślałam, już kiedyś mnie to zastanawiało. No a może my po prostu ten rzepak tak mówimy, że jest beznadziejny, a może w sumie z oliwą z oliwek jest tak samo źle. To, co udało mi się sprawdzić, to rzeczywiście były drzewa oliwne pryskane glifosatem i ten glifosat hamował rozwój i wzrost tych drzewek oliwnych. Więc dlatego, przynajmniej, no może ktoś wie lepiej i ja się mylę, ja zawsze się mogę mylić, także nigdy nie bierzcie tak tego na 100%. Więc przynajmniej z tego, co wyczytałam, no nie byłam, nie badałam, nie widziałam na własne oczy, no mam nadzieję, że to rozumiecie, ale z tego, co wyczytałam, to po prostu drzewa oliwne nie lubią glifosatu i to się po prostu nie opłaca, żeby nim czy jakimiś innymi chemikaliami jakoś tak bardzo pryskać jak rzepaku. Rzepak jest na to odporny i rzepak jest mocno chemicznie po prostu przetwarzany, a nawet jeżeli mówimy o tym tłoczonym na zimno, to właśnie sam proces jakby rośnięcia rzepaku może tutaj nie być najlepszy. Zresztą ja pamiętam wiele, wiele lat temu kupiłam taki ekologiczny tłoczony na zimno rzepak i on był ohydny. Więc to, że olej rzepakowy, właśnie ten rafinowany, ma taki neutralny smak, no to też o czymś świadczy. Ja osobiście nie stosuję, uważam, że są dużo lepsze źródła dobrych roślinnych tłuszczów niż olej rzepakowy. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku pytań i odpowiedzi. Wciąż mam pytań sporo, więc widzimy się za tydzień i będziemy na nie odpowiadać, a ja Wam przypominam o tym, że warto zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o najnowszych filmach, a także mi pomożecie w tym, żeby docierać do jeszcze większej ilości osób. No i sprawdźcie też opis filmu, bo tam możecie sobie pobrać bezpłatne e-booki, a także są jakieś dodatkowe informacje, czasem konkursy, czasem promocje, w zależności od tego, kiedy dany film oglądacie. Pozdrawiam Was ciepło razem z panem Awokado, który dzisiaj troszeczkę w backgroundzie. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!